Rodowość. Jeśli nowe przepisy zostaną uzgodnione i przyjęte, wtedy ci, którzy będą chcieli coś kupić w sklepie internetowym w innym kraju, będą traktowani jak miejscowi. Komisja Europejska dopuszcza różnice w cenach jedynie wtedy, kiedy będą one usprawiedliwione innymi stawkami podatku VAT. Po uzgodnieniu wspólnego stanowiska przez unijne kraje, także Parlament Europejski powinien przedstawić swoją opinię. Wtedy będą mogły się rozpocząć negocjacje przedstawicieli Europarlamentu, unijnych krajów i Komisji Europejskiej. Od wyniku tych rozmów zależy ostateczny kształt przepisów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Programów nauczania. Kwasy omega-3 i omega-6, ale przede wszystkim lecytyna. W Polsce, we Wrocławiu były intensywne badania na temat właśnie wykorzystania jajek w różnych przypadłościach i z tych badań wynika, i tu możemy się właśnie poszczycić tym osiągnięciem, że w żółtku właśnie odkryto taką substancję bardzo dobroczynną o nazwie jolkina, która nawet tak w ostatnich czasach tutaj bardzo tutaj dużo mówi się na ten temat, zapobiega chorobie Alzheimera, chroni nas przed depresją. Czyli, przepraszam, że wyjdę słowo, według pana można jeść jajka bez ograniczeń, czy jednak należy oczywiście jakoś tam uważać? Bo... ale na pewno nie w takich ilościach, w jakich zaleca się w różnych poradnikach. Tak, bo często się słyszy, że tam jedno, trzy na tydzień, nie, więcej, żeby... dużo więcej. Jeśli są to jajka wiejskie, jeśli one pochodzą z ekologicznych gospodarstw, to nie musimy się obawiać. Bardziej powinniśmy się obawiać wszechreklamowanej margaryny. Wmawia nam się, że margaryna zapobiega miażdżycy. Nic bardziej błędnego. Miażdżyca jest wywoływana właśnie wtedy, kiedy ludzie między innymi za dużo spożywają margaryny. Nawet ktoś wyliczył, że spożywanie margaryny jest zwiększa dziesięciokrotnie ryzyko przeróżnych komplikacji związanych z miażdżycą, niż byśmy jedli smalec czy słoninę. A w reklamach się nam wmawia, że margaryna oczywiście zapobiega miażdżycy. Oczywiście jest to nieprawda. W margarynie jest dużo kwasów trans, sztucznych izomerów trans, które właśnie miażdżycy sprzyjają. Więc o tym należy również pomyśleć, jeśli ktoś chce cieszyć się zdrowym sercem i dłużej żyć, bo bez tego nie ma wyjścia. No ja jeszcze chciałem powiedzieć tutaj o homocysteinie, która zupełnie jest przez medycynę w ostatnim czasie zapomniana. Dopiero teraz więcej się słyszy na ten temat. Jest to taki aminokwas siarkowy, który jest między innymi w czerwonym mięsie zawarty, który uszkadza nam śródbłonek naczyniowy. I o tym pisze i w książce Zioła dla chorego serca, i w książce Miażdżyca i cholesterol. A o tym się nie mówi. No i najgorsze jest to, że za badanie stężenia homocysteiny we krwi każe nam się płacić. To badanie nie jest refundowane. To jest bardzo źle, dlatego że homocysteina uszkadza nasz śródbłonek naczyniowy. I właśnie śródbłonkiem naczyniowym powinna się medycyna zainteresować w sposób szczególny, jeśli chce, żeby ludzie nie chorowali z powodu komplikacji następstw miażdżycy. I o tym właśnie piszę w książce, bo śródbłonek naczyniowy to jest taka wewnętrzna, pojedyncza warstwa komórek, które wyściełają nasze naczynia krwionośne od wewnątrz. A tak się składa, że on jest często w stanie zapalnym, on jest często uszkadzany właśnie przez homocysteinę, przez ksenobiotyki, które pochodzą z zatrutej żywności, z zatrutej wody, poprzez stosowanie niektórych leków, na przykład też, o tym się rzadko mówi, ale leki też uszkadzają śródbłonek naczyniowy. Ludzie, którzy się zmagają z miażdżycą czy z cukrzycą typu drugiego przez długi czas, też mają wielkie ryzyko uszkodzenia tego śródbłonka naczyniowego. A musimy wiedzieć, że jeśli śródbłonek naczyniowy będzie nieuszkodzony, jeśli będzie zdrowy, to możemy żyć długo i ciesząc się dobrym zdrowiem i nie będziemy mieli żadnych problemów z miażdżycą. A zioła, chociażby czosnek, stosować dopiero, gdy zachorujemy, czy jednak profilaktycznie? Profilaktycznie, oczywiście, że profilaktycznie.
mamy teraz okres jesienny, zimowy. Ludzie przypominają sobie zwykle o czosnku, kiedy nadchodzi epidemia zachorowań na grypę czy przeziębienie, ale czosnek to także taki lek, który zapobiega wszystkim chorobom cywilizacyjnym, łącznie z nowotworami. Jest to udowodnione naukowo i o tym piszę właśnie w książce. Czosnek przedłuża życie też. Jest jeszcze czosnek przecież niedźwiedzi. Mamy na wyciągnięcie ręki przetwory z czarnej jagody, z czarnej porzeczki. Głóg jeszcze w niektórych rejonach można zbierać, owoce głogu. Są wspaniałe dla serca. Można by jeszcze dużo mówić na ten temat, bo bogactwo, prawda, ziół, owoców, warzyw, no jest niezmierne i też to dobrodziejstwo, które wypływa z tego, jak słyszymy, zresztą jak doświadczamy pewnie w swoim życiu, również przeogromne. Dziękujemy panu. Dziękuję serdecznie. Za przedstawienie. Trzeba po prostu czytać, aby być zdrowym. Tak, tak. Rozmawialiśmy z panem Zbigniewem Tomaszem Nowakiem. Dziękuję serdecznie. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Dziękujemy również. Autorem książek Zioła dla chorego serca, Czosnek przedłuża życie, Miażdżyca i cholesterol. Ratunek w aptece natury. Była to audycja z cyklu Czytać, aby być mądrym. Obudź się. Drodzy Państwo, w Radiu Maryja trwają aktualności dnia. Przed nami pierwszy temat. Bardzo gorąco i serdecznie witam na antenie Radia Maryja pana ministra Adama Kwiatkowskiego, szefa gabinetu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Szczęść Boże, panie ministrze, witam i pozdrawiam. Szczęść Boże, ojcze, witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Maryja. Panie ministrze, wiek emerytalny. Sejm uchwalił w tym miesiącu ustawę, która przewiduje obniżenie od 1 października 2017 roku wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet, do 65 lat dla mężczyzn. To obietnica także prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z kampanii wyborczej. Tak, tu trzeba podkreślić, że pan prezydent, kandydując w wyborach, mówił o tym, że Te zmiany, które zostały wprowadzone przez rządy Platformy Obywatelskiej i PSL, wymagają tego, by od nich odejść, by wrócić do tego, co było wcześniej, by Polacy mogli przechodzić na emeryturę wcześniej. I to jest właśnie realizacja kolejnej z tych obietnic, które pan prezydent złożył w trakcie kampanii wyborczej. Myślę, że to jest bardzo ważne, że Polacy dzisiaj, głosując i wybierając tych, którzy mają Polską rządzić, no mogą wybrać i głosować na tych, którzy nie tylko obiecują, ale jak w przypadku pana prezydenta Andrzeja Dudy, realizują swoje obietnice. Panie ministrze, opozycja straszy obywateli Polski, że państwa polskiego nie stać na takie decyzje, które zostały podjęte w sprawie wieku emerytalnego. Także opozycja podaje do informacji, że Polska traci w ratingach także ekonomicznych. Z tą opozycją jest tak, że ona najpierw mówiła o tym, że te zmiany nie zostaną uchwalone. Można
powiedzieć, że drwiła z tej propozycji, teraz straszy Polaków, ale powiedzmy jeszcze jedną bardzo ważną rzecz, że ta reforma nie ogranicza możliwości pracy. Ona daje Polakom możliwość wyboru momentu, w którym chcą przejść na emeryturę. Ci, którzy będą chcieli pracować dłużej, ci, którzy będą się czuli na siłach, będą mogli dalej pracować, no i tym samym wypracowywać trochę wyższą emeryturę niż ta, która będzie im przysługiwała w momencie osiągnięcia tego emerytalnego wieku. To jest bardzo ważne, żeby Polacy mogli wybierać i sami decydować o tym, kiedy chcą przychodzić na emeryturę. Kolejna bardzo ważna kwestia, panie ministrze, to kwota wolna od podatku. Dzisiaj rozpoczyna się 4-dniowe posiedzenie Senatu. Senat zajmie się m.in. projektem dotyczącym kwoty wolnej od podatku. Ostatnio wicepremier Mateusz Morawiecki poinformował, że kwota wolna dla najmniej zarabiających od 2017 roku wyniosłaby 6,6 tysiąca złotych. Natomiast w ubiegłym tygodniu prezydent Andrzej Duda mówił, że zakłada, iż kwota wolna od podatku będzie miała wysokość co najmniej 8 tysięcy złotych, ale będzie ona podwyższona pewnie stopniowo. Czyli w jakich fazach ta kwota będzie podnoszona? No po pierwsze trzeba podkreślić, że to kolejna deklaracja pana prezydenta, która jak widzimy jest realizowana. Rzeczywiście na początku te ulgi i te zmiany będą skierowane do tych, którzy zarabiają najmniej, ale widać już, że to pierwszy krok, że tych kroków będzie więcej i myślę, że to, co dzisiaj trzeba podkreślić, to, co jest najważniejsze, no to nadzieja, że te zmiany, tych, którzy na te zmiany w największy sposób oczekują i tych zmian potrzebują, dokona się już w przyszłym roku. Panie ministrze, spotkanie z adwokatami. Prezydent Andrzej Duda wziął udział w 12. Krajowym Zjeździe Adwokatury w Krakowie. W swoim wystąpieniu zwrócił się z prośbą do środowiska adwokackiego, aby w sytuacji, kiedy wypowiada się w sprawach politycznych, zachowało obiektywizm w sferze faktów. Czy to aluzja do sytuacji, która dzieje się wokół Trybunału Konstytucyjnego? Ja myślę, że to bardzo ważny gest pana prezydenta, który zdecydował się uczestniczyć i być gościem zjazdu adwokatury. Postanowił tam powiedzieć o tym, co jego zdaniem jest nie tylko dla tego środowiska, ale dla Polski najważniejsze i to, co najważniejsze i te najważniejsze jakby komentarze, które płyną szczególnie ze środowiska prawniczego, no to fakt, że ta decyzja spotkała się z dużym uznaniem i te słowa, które tam padły, ja mam głęboką nadzieję, będą takim zaczynem do tego, żeby po prostu nad pewnymi rzeczami również w tym środowisku się głębiej zastanowić. Panie ministrze, czy wraz z upływem kadencji pana Rzeplińskiego skończy się afera wokół Trybunału Konstytucyjnego, czy też rzeczywiście w dalszym ciągu ten proceder będzie trwał, będąc podgrzewanym przez opozycję? Ja mam głęboką nadzieję, że te problemy zostaną rozwiązane, bo taka jest polska racja stanu. I jeszcze raz powtórzę, te gesty i te decyzje, które podejmował pan prezydent i te, o które przed chwilą pytał mnie ojciec, są też takimi gestami, które mam nadzieję będą skutkowały rozwiązaniem tego problemu. Panie ministrze, ogromne zainteresowanie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej to Polonia. Może warto również przy okazji tego naszego spotkania w aktualnościach dnia na antenie Radia Maria powiedzieć o tych bardzo konkretnych decyzjach, które prezydent Rzeczypospolitej Polskiej uczynił w stronę Polonii rozrzuconej w różnych zakątkach całego świata. No to przede wszystkim myślę w tym momencie trzeba powiedzieć o inicjatywie ustawodawczej pana prezydenta, o skierowanym do parlamentu projekcie ustawy o legitymacjach szkolnych, bo tak na roboczo możemy go nazwać, legitymacjach szkolnych skierowanych do wszystkich uczniów polskich szkół bez względu na ich typ i miejsce. I to, co ważne, ta ustawa przeszła już pierwsze czytanie w Sejmie, została skierowana do drugiego czytania i ja głęboko wierzę w to i mam taką nadzieję, że te dzieci, które będą przyjeżdżały do Polski już na najbliższe letnie wakacje, będą mogły korzystać z takich samych praw, jak ich rówieśnicy, którzy na co dzień mieszkają i uczą się tutaj w Polsce. Ale takich kwestii jest dużo więcej. Ja powiedziałem o tej, która
która wymagała zmian w polskim prawodawstwie. Staramy się też wspierać tych Polaków, którzy takiej pomocy potrzebują na Ukrainie. Niedługo będziemy przewozić tam kolejną taką partię wsparcia, która zawiera i podręczniki szkolne, ale zawiera też dla tych, którzy tego potrzebują, już taką pomoc rzeczową. To bardzo cenna inicjatywa, z którą zgłosili się do nas Polacy mieszkający na Zachodzie. Taka inicjatywa wsparcia przez tych, którzy mogą wspierać tych, którzy na to wsparcie na Wschodzie potrzebują i tego wsparcia oczekują. Panie ministrze, każda wizyta prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami kraju także obejmuje spotkanie z Polakami mieszkającymi w poszczególnych państwach. Tak, i to są spotkania, które przychodzą do historii, bo z jednej strony pan prezydent, a jeśli towarzyszy mu w tych wyjazdach też pierwsza dama, pani prezydentowa, spotykają się z Polakami, ale z drugiej strony skala tych spotkań, zainteresowanie i Polacy, którzy przybywają często z dalekich stron tego państwa, no pokazują, że czują się obywatelami Polski, że czują się Polakami, że chcą, żeby ta więź pomiędzy Polską i ich ojczyzną a nimi trwała, że cenią sobie to, że pan prezydent znajduje czas i podkreśla rolę tych Polaków właśnie w podtrzymywaniu polskości, ale też w działaniu w tych ich państwach zamieszkania na rzecz Polski. To ceni i to tak naprawdę taki element budowania silnej Polski i podkreślania, że jesteśmy jednym narodem i że wzajemnie możemy siebie wspierać. Widać już tego owoce i myślę, że to jest bardzo cenna inicjatywa, którą z pewnością będziemy kontynuować. Zbliża się, panie ministrze, 25. rocznica powstania Radia Maryja. Główne uroczystości w Toruniu już w najbliższą sobotę. Pytanie takie bardzo osobiste, panie ministrze. Patrząc na działalność Radia Maryja, 25 lat, to już jest rzeczywiście kawał bardzo konkretnej historii. Jaką rolę według pana ministra odgrywa Radio Maryja w rzeczywistości państwa polskiego, ale także w tej wspólnocie międzynarodowej? No ja przede wszystkim chciałem podkreślić, że to jest właśnie ta wspólnota, że to jest wspólnota Polaków, ale też wspólnota, nawiązując troszeczkę do tych ostatnich pytań, to jest też wspólnota, która daje możliwość bycia i czucia się elementem tej wspólnoty tym, którzy są Rosjanami po całym świecie. To jest wreszcie takie medium, ale to jest wreszcie taka społeczność, dzięki której ci Polacy wiedzą o tym, co dzieje się w Polsce. I muszę powiedzieć, że to jest naprawdę dla mnie osobiście wzruszające, że w odległych od Polski miejscach można spotkać członków rodziny Radia Maryja, którzy budują tą wspólnotę, są dumni, że są jej elementem, a my możemy być jako Polacy, jako Polska dumni, że właśnie rodzina Radia Maryja jest aktywna, jest obecna w wielu miejscach świata, nie tylko w Polsce i że tak naprawdę jest takim bardzo ważnym elementem budowania naszej tożsamości i naszej narodowej dumy. Panie ministrze, bardzo gorąco dziękuję za rozmowę. Mówimy sobie do zobaczenia podczas uroczystości jubileuszowych 25-lecia powstania Radia Maryja. Bardzo gorąco pana ministra pozdrawiam. Bóg zapłać z Panem Bogiem. Do zobaczenia. Szczęść Boże. W aktualnościach dnia na antenie Radia Maryja rozmawialiśmy z panem ministrem Adamem Kwiatkowskim, szefem gabinetu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Maria, trwają aktualności dnia. Przed nami kolejny temat na antenie Radia Maryja. Witam serdecznie pana Dariusza Sopkowa, byłego ambasadora tytularnego Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej. Szczęść Boże, panie ambasadorze, witam i pozdrawiam.
Szczęść Boże Ojcu, szczęść Boże radiosłuchaczom. Panie ambasadorze, w Londynie dziś polsko-brytyjskie konsultacje pod przewodnictwem szefów rządów dwóch krajów, Beaty Szydło i Teresy May. Ta wizyta pani premier Beaty Szydło w Wielkiej Brytanii już się rozpoczęła. Została osobiście pani premier przywitana przez premiera Wielkiej Brytanii, panią Teresę May. Oddano także hołd polskim lotnikom, którzy przelali swoją krew, walcząc także za wolność i suwerenność Wielkiej Brytanii. Jaką rolę ta wizyta odgrywa, patrząc na relacje i arenę międzynarodową? My dobrze wiemy, że Polska od wielu lat praktykuje taki zwyczaj dyplomatyczny, że wizyta zagraniczna premiera jest traktowana jako wizyta rządu i po prostu większa ilość członków rządu odbywa tą wizytę. To jest rzadkie zjawisko w dyplomacji, ale polska dyplomacja to zaczęła stosować. Niedawno była właśnie taka wizyta w Izraelu, dawniej była taka wizyta w Berlinie. Teraz mamy wizytę właśnie członków rządu. To jest nie tylko wizyta premiera, ale właśnie wielu członków rządu w Londynie. To jest takie podkreślenie, jak bardzo mocne są relacje między dwoma państwami, że to jest nie tylko jakiś pakiet spraw, który się omawia z premierem czy z konkretnym ministrem, ale że po prostu te relacje są jakieś bardzo szczególne i że ten kraj dla Polski jest bardzo ważny. I tutaj mamy przykład właśnie takiej wizyty rządowej, ale rządowej nie w tym sensie, że jest to premier rządu, bo tak też się określa wizytę rządową, ale że jest to wizyta wielu członków polskiego rządu. Po prostu Wielka Brytania dla nas jest bardzo ważnym krajem. Tu przypominam ostatnie expose na temat polityki zagranicznej, gdzie wymieniono Wielką Brytanię tuż po Niemczech. Niemcy są oczywiście dla nas największym partnerem gospodarczym, są naszym sąsiadem. Natomiast tuż za nimi właśnie była Wielka Brytania, to jest odejście od dawnej hierarchii tych akcentów polityki zagranicznej. Wielka Brytania ciągle jest dla nas jednym z dwóch najważniejszych partnerów w Unii Europejskiej. To ta wizyta jak gdyby podkreśla. Gdyż właśnie tak jak mówiłem, była już wizyta rządowa w Berlinie, teraz jest w Londynie. Tu jeszcze dodajmy taki element, że ta wizyta, jeśli chodzi o protokół brytyjski, to bardzo rzadko jest stosowana właśnie taka wizyta rządowa. Brytyjczycy wolą wizyty jednego, dwóch ministrów lub premiera i oczywiście zawsze ministra spraw zagranicznych w takim przypadku. I Brytyjczycy też odeszli od swojego protokołu tutaj, od swoich reguł i zgodzili się na tą wizytę, dlatego że Polska dla Wielkiej Brytanii jest oczywiście krajem bardzo ważnym i to z bardzo wielu względów. Pierwszy wzgląd, dla którego właśnie wiemy, że Polska jest dla Wielkiej Brytanii krajem ważnym, to jest to, że Polacy stanowią największą wspólnotę spośród tak zwanych mniejszości narodowych czy mniejszości imigracyjnych na terenie Wielkiej Brytanii. Oficjalnie to jest 960 tysięcy Polaków zarejestrowanych. No, my dobrze wiemy, że do tego trzeba jeszcze dorzucić jakąś ilość Polaków, którzy przyjeżdżają na krótko lub przebywają nieco dłużej niż turystycznie. Także to jest na pewno ponad milion Polaków, którzy przebywają w Wielkiej Brytanii. To jest bardzo dużo. Język polski jest obecny wszędzie i Brytyjczycy wyciągają z tego odpowiednie wnioski. Między innymi właśnie taki, że z takim krajem należy utrzymać bardzo pogłębione relacje. Drugi element to jest to, że po prostu po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, który z punktu widzenia rządu nie jest kwestią dyskutowaną, jest tylko kwestia formy, warunków, czasu, ale rząd brytyjski nie dopuszcza myśli, żeby miało nie nastąpić to wyjście. Wola narodu została wyrażona w referendum, jest jednoznaczna. No więc Polska będzie wówczas piątym krajem Unii Europejskiej. Piątym, mającym tak zarazem tak dobre relacje z Wielką Brytanią. Można się pokusić o stwierdzenie, że z tej piątki, z tej czwórki pozostałej wielkich krajów Unii Europejskiej Polska ma i będzie mieć, należy zakładać, jak właśnie najlepsze relacje z Wielką Brytanią spośród tych pozostałych dużych krajów Unii Europejskiej. Więc to wszystko spowodowało, że ta wizyta jest bardzo ważna dla obu stron, dla Polaków, którzy patrząc z punktu widzenia polskich obywateli, no muszą też jakoś troszczyć o ten milion Polaków, którzy tam przebywają. Przypomnijmy, oni wyjechali dość szybko. To była jakaś, no można powiedzieć, że to była największa emigracja w tak krótkim czasie od czasów II wojny światowej. No i jakoś symbolicznie również ona miała miejsce w Wielkiej Brytanii. No przypomnijmy historycznie, właśnie największa ilość Polaków po wybuchu II wojny światowej właśnie znalazła się w Wielkiej Brytanii. Tam tworzona była Armia Polska przecież. Tam był rząd na uchodźstwie.
Więc to wszystko tworzy, że pani Theresa May, premier Wielkiej Brytanii, zdobyła się również na ten szczególny gest, bardzo rzadko stosowany w Wielkiej Brytanii, wyjechania osobiście na lotnisko do pani premier Beaty Szydło. Ja mówię o tych gestach dużo, no nie dlatego, że samymi gestami można się żywić, prawda? Starałem się uzasadnić też, dlaczego naprawdę ta wizyta jest ważna i dla Polaków, i dla Brytyjczyków z punktu widzenia społecznego, z punktu widzenia też oczywiście dyplomatycznego i politycznego. Natomiast za tymi gestami kryje się konkretna treść, która będzie się przejawiać właśnie w czasie rozmów i z jakimiś, miejmy nadzieję, efektami tych rozmów. Panie ambasadorze, zasiłki dla emigrantów to na pewno trudny temat do podjęcia, ale on także i podczas tej wizyty musi wybrzmieć, między innymi dlatego, że środowiska także Polaków mieszkających na wyspach bardzo często ten problem i to zagadnienie podejmują. Jest to sprawa, zdawałoby się, bardzo złożona, ale w istocie nie, dlatego że spójrzmy na to w taki sposób, jak to było w trakcie słynnych negocjacji, o których być może już zapomnieliśmy, a nie należy zapominać. Tuż przed referendum, wiemy doskonale, że Unia Europejska negocjowała z Wielką Brytanią fakt pewnego pakietu brytyjskiego, tak, po to, żeby ówczesny premier Wielkiej Brytanii mógł przekonywać Brytyjczyków do pozostania. Jak się okazało, ten pakiet był niewystarczający. Były też inne względy oczywiście w wyniku referendum na temat Brexitu, wyjścia z Unii Europejskiej. Nie o tym w tej chwili mówimy. Mówimy o kwestii właśnie zasiłków, która była bardzo delikatna w czasie tych negocjacji, ale zgodzono się, że dla Wielkiej Brytanii będą uczynione pewne wyjątki. Zresztą różne kraje Unii Europejskiej w różnych sprawach mają wyjątki. Na przykład Dania ma wyjątek co do zakupu ziemi. Ma odłożone ad calendas graecas kwestie wykupu ziemi przez obcokrajowców. Są różne kraje, mają różne wyjątki, niekiedy czasowe, niekiedy na czas nieokreślony. Także ten wyjątek dla Wielkiej Brytanii nie był odstępstwem od jakichś ogólnych reguł Unii Europejskiej. Po prostu zrozumiano, że tak duża fala emigracji dla tego kraju w tym momencie jest bardzo ważna. No i był jeden warunek, ja myślę, że sobie trzeba bardzo szczerze powiedzieć, skoro wszyscy o tym mówią szczerze, dlaczego w polskich mediach mamy o tym nie mówić. Tam chodziło w dużym stopniu też o to, że obywatele polscy przebywający w Wielkiej Brytanii, a mający dzieci w Polsce, pobierają zasiłki na te dzieci, które mieszkają w Polsce. No i tutaj właśnie mówiąc szczerze, no gdybyśmy teraz ten program 500+, on spowodował dwie rzeczy w Polsce z punktu widzenia polskiej oceny tego zjawiska. Po pierwsze, te zasiłki w Wielkiej Brytanii, one z perspektywy polskich zasiłków, one już nie są tak atrakcyjne, dlatego że to jest około 30 funtów na jedno dziecko tygodniowo. 30 funtów to jest 150 zł. Razy 4 tygodnie w miesiącu to jest 600, trochę ponad 600 zł. Jeżeli funt jest mniejszy, to może być nawet mniejszy. No w Polsce jest 500 zł na jedno dziecko, wprawdzie drugie dopiero, ale no, wiele jaskółek już tutaj przewiduje, że z czasem ten program będzie rozszerzony również na pierwsze dziecko, tak jak to się stało w wielu krajach. Na przykład we Francji wprowadzono najpierw zasiłki dla trzeciego dziecka, później dla drugiego w końcu i dla pierwszego dziecka już są zasiłki. Także to może ewoluować i ta wysokość zasiłków w Polsce, ona w pewnym momencie może się zbliżać do wysokości zasiłków w Wielkiej Brytanii, czyli problem stanie się bezprzedmiotowy, a bardziej klarowny. Dlatego, że jest tak, w Wielkiej Brytanii używa się często takiego w dyskusji argumentu common sense, tak? Czyli tego powszechnego, zdrowego rozsądku, jeśli chodzi o zdrowego rozsądku. No na zdrowy rozsądek, jeżeli obywatele polscy, rodzina jest polska, wszyscy mają obywatelstwo polskie, jeden z rodziców przebywa za granicą, dzieci są w Polsce, no chyba myślę, że tutaj wielu może radiosłuchaczy odnieść właśnie wrażenie, że jeśli idzie o tak zwany zdrowy rozsądek, to stanowisko tutaj brytyjskich władz jest dość zrozumiałe. Bo przecież my możemy się z tym problemem skonfrontować niedługo na terenie naszego kraju. Jeżeli będziemy mieli jakąś ogromną ilość domagania się zasiłków od rządu polskiego, tylko dlatego, że jeden z obywateli obcego kraju pracuje u nas, a za granicą ma na przykład trójkę dzieci i będzie chciał 1000 zł miesięcznie odbierać na dwójkę dzieci, no skoro jest u nas rezydentem, pracuje i tak dalej, jeżeli to będzie zjawisko masowe, jeżeli ta osoba na przykład w pewnym momencie nie będzie pracować, tylko będzie brać zasiłki, to czy czasem w Polsce nie pojawi się? Na pewno pojawi się, na pewno się pojawi to samo podejście takie zdroworozsądkowe, no skoro tylko tutaj pracuje jeden z rodziców lub czasowo przebywa, dlaczegoż płacić na dzieci z innego kraju. Ja wiem, że to może nie jest do końca popularne, ale powiedzmy sobie szczerze, no trzeba mówić o tym w Polsce, również o czym się mówi w całej Europie.
I trzeba mieć tutaj podejście właśnie takie zdroworozsądkowe i znaleziono jakieś wspólne wyjście. Znaleziono tutaj sposób, ten pakiet, który był zaproponowany dla Wielkiej Brytanii, on był bardzo korzystny zarówno dla brytyjskiej opinii publicznej, ale jak się okazuje dzisiaj był za słaby. Bo ci wszyscy, którzy tak bardzo lamentowali po tym, jak był wyjście z Unii Europejskiej, jak był Brexit, ten słynny, to sami mówili, a może żeśmy za mało ustąpili. Także no w relacjach jednak międzypaństwowych trzeba zawsze patrzeć tak, żeby, jak to się mówi, nie przegiąć za bardzo liny, nie naciągnąć tej struny, żeby ona czasem nie pękła. I ja chciałem podkreślić taką rzecz, bo regularnie przeglądam strony internetowe różnego typu środowisk polonijnych w Wielkiej Brytanii. Jest bardzo ogromne zadowolenie w większości, 90% Polaków za sposób, za styl bycia w Wielkiej Brytanii, za pracę, za możliwości adaptacji się w Wielkiej Brytanii, za to, że ten kraj przyjął tak dużą ilość Polaków na bardzo zdrowych, że tak powiem, relacjach i bardzo czystych układach. Wielu Polaków wręcz mówi, że kocha oczywiście bardzo swój kraj, to znaczy Polskę, ale jest równie zadowolona z tego, że są w Wielkiej Brytanii, chcą jak najdłużej tam być, nie zapominając o chęci powrotu do naszego kraju. Więc trzeba to bardzo szanować. Nie możemy ustawiać się rewindykacyjnie do tego typu spotkań. Dlatego, że właśnie przeglądając również dzisiaj te portale, to tam niekiedy się odzywa takie podejście, no kto wygra te negocjacje, prawda? Podczas gdy w negocjacjach jest taka zasada, że najlepszą formułą jest tak zwane win-win negotiations. To znaczy dwie strony czują się zadowolone, dwie strony czują się wygrane. Nie ma żadnej strony, która się czuje poniżona. Negocjacje, które będą niewątpliwie miały miejsce dzisiaj i jutro, nie są tylko oparte na tym, że ktoś musi wygrać, a ktoś musi przegrać. To jest bardzo złe podejście, a ci wszyscy, którzy znają Brytyjczyków i ich bardzo pragmatyczne podejście do polityki, do gospodarki, to dobrze wiedzą, że oni nie lubią, jak druga strona się czuje pokrzywdzona, dlatego że chcą z większą ilością krajów, oczywiście w tym przypadku nie z Polską, utrzymać jak najdłużej i jak najlepsze relacje. Więc to jest jakiś kapitał, myślę, do dobrych negocjacji, które tutaj będą się odbywać, ale jak tutaj mówię, w atmosferze naprawdę dochodzenia do kompromisu, który z kim jak z kim, ale z Brytyjczykami jest chyba możliwy. I warto też zwrócić uwagę na jeden element taki bardzo ważny, polityczny. Tak mianowicie, że pierwszym politykiem europejskim, który został przyjęty przez prezydenta elekta, jak do tej pory jedynym politykiem europejskim, z którym prezydent elekt Stanów Zjednoczonych, pan Donald Trump, się spotkał, był właśnie polityk brytyjski, pan Nigel Farage. To pokazuje, jak bardzo polityka brytyjska jest, mimo swej różnorodności, pragmatyczna. Jak bardzo świat brytyjski, przypomnijmy, że królowa brytyjska jest głową 15 państw na całym świecie. I że te państwa, niekiedy bardzo silne, bardzo niezależne, tak na przykład jak Kanada, jak Australia, wiele państw z Afryki, one ciągle chcą mieć królową brytyjską jako głowę swojego państwa. Także to powinno też wzbudzać w nas właśnie pewien szacunek dla tej różnej tradycji, innej, ale spojrzenia globalnego na problemy światowe, globalistycznego i o ile wiele osób się cieszy w Stanach Zjednoczonych, również w Polsce, tym, że pan Donald Trump właśnie wygrał wybory, a nie inna opcja, która nam, powiedzmy sobie szczerze, źle się kojarzyła, szczególnie 17 września 2009 roku, 70. rocznicę właśnie napadu na Polskę, zdjęcie tarczy nad Polską. Więc ta opcja przegrała w Stanach Zjednoczonych, a wielu komentatorów twierdzi, że sukces pana Donalda Trumpa byłby niemożliwy bez Brexitu. Więc po prostu musimy patrzeć na wiele zjawisk bardzo kompleksowo, globalnie. Wielka Brytania jest ogromnym partnerem i powiedzmy, możemy się tylko cieszyć, że mamy tak dobre relacje z nimi. No a jeśli idzie o szczegóły, no to już mamy po to negocjatorów w rządzie, żeby zadbali o jak najlepsze tutaj, że powiem, efekty tych rozmów, ale one są możliwe. Z tym partnerem pragmatycznym są jak najbardziej możliwe sytuacje, gdzie obie strony wychodzą zadowolone. Jeszcze jedno ważne zagadnienie, panie ambasadorze. Ponad milion Polaków w Wielkiej Brytanii. No i zbyt mała liczba placówek dyplomatycznych, które mogłyby reprezentować interesy naszych rodaków. No to jest akurat sprawa, gdzie naprawdę już tylko my, Polacy, jesteśmy, że tak powiem, odpowiedzialni za to, ile jest konsulatów w Wielkiej Brytanii. Gdy było 100 tysięcy Polaków w Wielkiej Brytanii, były dwa konsulaty. Teraz jest milion Polaków, są trzy konsulaty. No powiedzmy sobie szczerze, że tutaj pewne proporcje są zachwiane. No nie zapominajmy o tym, że 20 konsulatów zlikwidowano
kiedyś na całym świecie. Właśnie poprzedni rząd, rząd pana Donalda Tuska zlikwidował 20 placówek na całym świecie przy ogromnym proteście Polonii, który to protest tylko w Radio Maryja, w mediach właśnie niezależnych mógł znaleźć swój oddźwięk. W mediach oficjalnych oczywiście była zmowa milczenia, zakaz mówienia na temat tych milionów Polaków za granicą, które nie mają swojego konsulatu. Ale to była tak zwana stara Polonia często, bo w Wielkiej Brytanii nie zlikwidowano konsulatu, ale tak dużo Polaków przyjechało do Wielkiej Brytanii, że nie ulega najmniejszym wątpliwości, że dla różnych problemów, o których w Polsce słyszymy, które dotyczą właśnie społeczności polskiej, to najbardziej pragmatycznym, jednostronnym, najłatwiejszym, można byłoby powiedzieć, do wykonania byłby rozrost ilości placówek dyplomatycznych, no przynajmniej w jakiejś dającej się przewidzieć perspektywie właśnie jednej kadencji rządu, podwojenie tych, dlatego że konsulat, emigranci dobrze o tym wiedzą, załatwia wszystkie sprawy administracyjne, paszporty, kwestie urodzenia, wymiana dokumentów, tłumaczenie dokumentów, no to dla miliona ludzi to jest ogromna ilość i przede wszystkim też dojazdy, no. Chodzi o to, żeby konsulat był no nie dalej jak te 300 kilometrów od miejsca zamieszkania, prawda? Dzisiaj niestety to jest kilkaset kilometrów często i myślę, że tutaj mówiąc o tym wszystkim, ale też jedną rzecz bardzo ważną, mamy bardzo kompetentnego, tak przynajmniej wszystko na to wskazuje, ambasadora, nowego ambasadora Wielkiej Brytanii, pana Arkadego Rzegockiego. Pan Arkady Rzegocki, który złożył tydzień temu listy uwierzytelniające u królowej brytyjskiej. Myślę, że to byłby taki bardzo dobry impuls i taki, że tak powiem, konkretny wkład polskiej dyplomacji, nowego ambasadora w relacje polsko-brytyjskie, gdyby właśnie ta ilość konsulatów, no przynajmniej przez jakiś czas, co rok nowy, jeden nowy konsulat. Myślę, że to jest tylko zależy od naszej dobrej woli. Bardzo dziękuję za rozmowę, panie ambasadorze, i gorąco pozdrawiam. Bóg zapłać, z panem Bogiem. Bóg zapłać ojcu, Bóg zapłać radiosłuchaczom. Rozmawialiśmy w Radiu Maria w Aktualnościach Dnia z panem Dariuszem Sopkowem, byłym ambasadorem tytularnym Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej. Rozpoczęły się polsko-brytyjskie konsultacje pod przewodnictwem szefów rządów dwóch krajów, pani premier Beaty Szydło i pani premier Teresy May. Maria, trwają aktualności dnia. Przed nami kolejny temat. Witam serdecznie na antenie Radia Maryja pana Ryszarda Nowaka, przewodniczącego Komitetu Obrony przed Sektami i Przemocą. Szczęść Boże, panie Ryszardzie, witam serdecznie i pozdrawiam. Szczęść Boże, witam serdecznie. Komitet kierowany przez pana obrony przed sektami i przemocą składa do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa, o prowokacji, do której doszło na terenie sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II oraz także przed budynkami naszej uczelni i Radia Maryja. No tak, niestety. Prowokacja miała miejsce kilka dni temu. Dokonała jej działaczka KOD-u i muszę powiedzieć, to, co ta pani zrobiła, to jest skandal, to jest przestępstwo, bo jak się analizuje ich prowokacje, to można dojść do wniosku, że ojciec Tadeusz Rydzyk, nasz lider naszego państwa, i Jarosław Kaczyński to są oszuści i gangsterzy wręcz. Dlatego, że oni tam hachmęcą, jakieś pieniążki nieczyste, a więc
proszę się nie dziwić, że dzisiaj złożyliśmy donos do prokuratury w Toruniu. Bo uważam, że to, co ta pani zrobiła, to jest skandal i to jest wręcz niedopuszczalne. Tym bardziej, że to nie pierwsza akcja tej pani, w sposób szczególny będąc działaczką także i KOD-u, a zarazem także wspierając w działaniach Nowoczesną, posługując się nade wszystko kłamstwem, no próbuje się rzeczywiście wprowadzić opinię publiczną w błąd. No rzeczywiście, ta pani jest młoda, uśmiechnięta, jeździ po całej Polsce i jest człowiekiem wykształconym, tylko że szkoda, że ten człowiek wykształcony, młody, uzdolniony, nie robi coś dobrego, bo to, co ona robi, to niczemu dobremu nie służy. Jeżeli ona ma taką odwagę, to niech spróbuje znieważyć Koran albo Torę. Niech spróbuje. To podejrzewam, że jak znieważy Koran, to ją szybko zabiją. A jeżeli znieważy Torę, to będzie jakaś afera międzynarodowa, że jak to mogło być? Rząd, prezydent musieliby się tłumaczyć. Nie mogę zrozumieć, bo nasze stowarzyszenie staje w obronie Krzyża, Biblii, ojca Tadeusza Rydzyka, czy Jana Pawła II od wielu, wielu lat i dochodzimy do wniosku, że katolika to można opluć, powiedzieć, że to jest gangster. Mało tego, że często składam donosy, kiedy internauci wyraźnie mówią, idźcie i zabijcie ojca Rydzyka, idźcie i znieście krzyż, idźcie i zabijcie Jarosława Kaczyńskiego. I prokuratura to umarza, bo no właśnie, umarza, bo to jest brak czynu zabronionego. Albo niska szkodliwość czynu dla społeczeństwa. Tak, także argumentowano chociażby umorzenie sprawy w sprawie nagabywania do zabójstwa ojca Tadeusza Rydzyka na portalach Gazety Wyborczej. Znaczy powiem tak, to nie był jedyny przypadek, gdzie nawoływano do zabicia ojca Tadeusza Rydzyka. Takich przykładów jest pełno. I wszystko kończyło się na umorzeniach. A jak się oczywiście zawsze się odwołuję do sądu. No to sąd zawsze przyklepie to, co prokuratura napisała bardzo mądrego i jak człowiek to wszystko czyta, taki obserwator jak gdyby z boku, to myśli, no rzeczywiście, to można pójść i ojca Rydzyka zabić, no bo to nie jest żadne przestępstwo. Szkoda, że jeszcze niektórzy nie powiedzą, że to będzie czyn chwalebny, prawda? Czyli w tym wymiarze w dalszym ciągu mamy do czynienia z jakąś ogromną słabością państwa polskiego. Oczywiście tak, bo z tym, że idą jakieś przyjemne promienie od kilku miesięcy. Z chwilą, jak ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym został pan Zbigniew Ziobro, to widać, że prokuratura powoli się zmienia. Na dobre. To widać. To nie jest jakaś nagła zmiana, ale my jako stowarzyszenie wyczuwamy, że jednak prokuratura troszkę się na lepsze zmieniła. Ale z tego wynika, że potrzeba więcej zmian. Zresztą jak się słucha nieraz pana ministra Ziobry, to on wyraźnie mówi. Jeżeli gdzieś popełniono przestępstwo, to trzeba ścigać to. To po to jest prokuratura, żeby tego przestępcę ścigała. A przecież jeżeli ci internauci, powiem wprost, przestępcy namawiają do zabicia ojca Tadeusza Rydzyka czy Jarosława Kaczyńskiego, to nie mogę zrozumieć, dlaczego od kilku lat zawsze umarzano i nie ścigano tych przestępców. I po raz kolejny w tej najnowszej sprawie mamy do czynienia ze znieważeniem chociażby miejsca kultu, jakim jest sanktuarium Najświętszej Maryi Panny, Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II. Powiem tak, Jan Paweł II to był wielki Polak. Powinniśmy być wszyscy dumni. Ja spotykam nieraz osoby niewierzące, z którymi rozmawiam, które no, krytycznie podchodzą do Kościoła katolickiego, ale jak o Janie Pawle II mówią, to z taką czcią. Nawet te osoby niewierzące są dumne, że mieliśmy takiego wielkiego Polaka. A mimo to, tyle razy internauci namawiali do zabicia Jana Pawła II, czy jeszcze jak żył, czy szydzono sobie z niego, że to jest bandyta, złodziej. Proszę zobaczyć, wejdzie się w internet, ile powstało filmów fałszywych, kłamliwych filmów, że niby Jan Paweł II gwałcił dzieci. I proszę zauważyć, prokuratura my składaliśmy doniesienia, broniąc Jana Pawła II, prokuratura wszystko umarzała. Sądy nam to wszystko odrzucały. A przecież Jan Paweł II jest chroniony, dlatego że jest świętym, a więc jest przedmiotem czci religijnej. Mimo, że jest przedmiotem czci religijnej, to i tak wszystko przegrywaliśmy. Potrzeba rzeczywiście także reagowania
na te różnego rodzaju ataki wymierzone także przeciwko naszej tożsamości, naszej religii. No i mamy nadzieję także, panie Ryszardzie, że no ten czas, który przed nami, stanie się takim szczególnym miejscem, w którym rzeczywiście to właściwe miejsce i naszych wartości religijnych, i wartości narodowych zostanie przywrócone, abyśmy no, mogli czuć się w dalszym ciągu Polakami, dumnymi ze swojej religii i ze swojej historii. Oczywiście, przy okazji, jak rozmawiam, to mogę powiedzieć, że Radio Maryja broni wszystkiego, co najlepsze. Broni Polski, broni nas chrześcijan i przekazuje nam naprawdę piękne wartości. Także bądźmy wdzięczni Bogu, że Radio Maryja istnieje i że możemy słuchać Radio Maryja. Dziękuję za rozmowę i także bardzo gorąco pana pozdrawiam. Bóg zapłać z Panem Bogiem. Na szczęść Boże. Rozmawialiśmy z panem Ryszardem Nowakiem, przewodniczącym Komitetu Obrony przed Sektami i Przemocą. Do prokuratury trafiło zawiadomienie o prowokacji, do której doszło na terenie Sanktuarium Najświętszej Marii Panny, Gwiazdy Nowej Ewangelizacji, świętego Jana Pawła II, także przed budynkami naszej uczelni i Radia Maryja. Trwają aktualności dnia. Przed nami kolejny temat. Witam serdecznie na antenie Radia Maryja panią poseł Małgorzatę Gosiewską, posła Prawa i Sprawiedliwości. Szczęść Boże, pani poseł, witam bardzo serdecznie. Szczęść Boże, witam serdecznie. Pani poseł, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, rząd przyjął w ubiegły czwartek projekt nowelizacji ustawy dezubekizacyjnej. Po roku 89 różnego rodzaju padały obietnice odnośnie tego obszaru, w którym trzeba wprowadzić pewne uporządkowanie. Mijały kolejne lata, dopiero teraz doczekaliśmy się takiego projektu nowelizacji ustawy dezubekizacyjnej. Tak, to prawda. Przy czym tu drobna korekta, przyjął rząd, parlament dopiero wkrótce tym tematem się zajmie, jak sam projekt trafi do nas, ale to jest sprawiedliwość dziejowa, to jest coś, co jest wstydem dla nas wszystkich, że do tej pory nie zostało przeprowadzone. To nie jest, jak to niektórzy politycy nazywali, łącznie z politykami, którzy wywodzą się z Solidarności, którzy też powinni być zainteresowani taką kwestią rozliczeń. To nie jest żadna zemsta, to jest po prostu sprawiedliwość dziejowa. Ludzie, którzy gnębili opozycję, którzy są odpowiedzialni za wiele, wiele nieszczęść polskich rodzin, często za śmierć, jak w przypadku błogosławionego księdza Jerzego, pobierają do dnia dzisiejszego wysokie emerytury. To jest niegodne demokratycznego państwa. Ale w takim państwie do niedawna ciągle żyliśmy. To jest smutna refleksja, ale też pragnę przypomnieć, że przecież jeszcze nie tak dawno generał, czy tak zwany generał Jaruzelski, bo jakoś zawsze ciężko mi to przechodzi przez usta, był chowany na powązkach wojskowych w Alei Zasłużonych, asystą wojskową, a przecież jest odpowiedzialny za śmierć górników i stoczniowców i za to całe nieszczęście, jakie nasz naród przechodził po wprowadzeniu stanu wojennego. Pani poseł, premier Jan Olszewski w tej sprawie mówi, że dobrze, że taki projekt nowelizacji się pokazał, tylko zdecydowanie za późno. Nawiązał także do sytuacji z roku 92, w którym rząd pana premiera Olszewskiego został rozwiązany, i także decyzję pana prezydenta, ówczesnego prezydenta Lecha Wałęsy, która rzeczywiście zatrzymała ten proces wprowadzania normalności w naszej ojczyźnie. Tak, no to są niestety pokusy okrągłego stołu i tych porozumień tak zwanych zawartych z komunistami.
zgody na to, by żadna krzywda w naszym państwie im się nie stała. A to są ludzie, którzy powinni trafić do więzień, nie trafili, a mało tego, przez te wszystkie lata cieszyli się przywilejami emerytalnymi. W sytuacji, kiedy ludzie walczący o to, byśmy żyli w demokratycznym państwie, cierpią biedę, umierają w nędzy, są eksmitowani ze swoich mieszkań. Sama znam wiele takich przypadków. Postaramy się indywidualnie pomagać. Mam nadzieję, że wkrótce też doczekamy się takich rozwiązań, które pozwolą im godnie żyć. Ja pragnę przypomnieć takie statystyki, ponieważ politycy Platformy Obywatelskiej często mówią, że przecież w 2009 roku przyjęta została ustawa, która przeprowadzała tę tak zwaną dezubekizację, ale no, to była taka kosmetyka. Do tej pory z danych, które uzyskaliśmy, wynika, iż są ludzie, którzy pracowali dla Służby Bezpieczeństwa kraju, no, naszego kraju, ale rządzonego nie przez faktycznie Polaków. Są osoby, które pobierają nawet i 19 tysięcy emerytury. Z tych danych wynika, że ponad 100 osób pobiera emeryturę w wysokości od 9 do 12 tysięcy złotych, że ponad 1000 byłych ubeków pobiera emeryturę rzędu 6 do 9 tysięcy złotych i prawie 12 tysięcy od 3 do 6 tysięcy złotych. To są olbrzymie kwoty. W sytuacji, kiedy popatrzymy na byłych działaczy Solidarności, opozycji, którzy żyją za 500, za 600, 700 złotych i muszą sobie radzić, no to jest naprawdę niemoralne. Pani poseł, prawie 32 tysiące byłych funkcjonariuszy, bo o takiej liczbie mówimy. Proszę powiedzieć, do jakiego poziomu te świadczenia rentowo-emerytalne zostaną obniżone? Jeśli chodzi o emerytury, no to żadna krzywda im się naprawdę nie stanie, choć powinna, uważam, że powinni naprawdę siedzieć i odpowiadać za te rzeczy, które robili. To emerytura będzie wahała się w granicach 2000 zł, renta inwalidzka w granicach 1500 zł, renta rodzinna w granicach 1700 zł. A więc żadna krzywda, po prostu odebranie przywilei, jakie niesłusznie do tej pory otrzymywali. I druga strona, pani poseł, kiedy wyjście naprzeciw właśnie tym opozycjonistom, ludziom Solidarności, którzy dzisiaj bardzo często z ledwością wiążą koniec miesiąca z końcem? Są przypadki indywidualne rozwiązywane poprzez decyzje indywidualne właśnie pani premier, ale to wymaga rozwiązania ustawowego. Trudno mi powiedzieć w tym momencie, ale mam nadzieję, że wkrótce ten temat uda się skutecznie podjąć. Wszyscy na to czekamy, a przede wszystkim ci nasi bohaterzy, często bezimienni, ci wszyscy, którzy też stopniowo, jak pan Krzysztof Wyszkowski mówił, odchodzą i odchodzą w nędzy, więc jak najszybciej się musimy tym zająć. Bardzo dziękuję za rozmowę, pani poseł, i gorąco pozdrawiam. Bóg zapłać z panem Bogiem. Pozdrawiam serdecznie z panem Bogiem. Rozmawialiśmy w aktualnościach dnia na antenie Radia Maryja z panią poseł Małgorzatą Gosiewską, posłem Prawa i Sprawiedliwości. Thank you.
i Matka Najświętsza. W najbliższą sobotę, pierwszą sobotę grudnia, świętujemy to dziękczynienie w Toruniu około godziny 15:30, centralny moment tego dziękczynienia, uroczysta msza święta. Jednak przedtem koncerty, a o godzinie 12:30 różaniec, zaś około, chcielibyśmy, żeby to już było, o 12:50 koncert, widowisko, piękna nasza Polska cała w wykonaniu fantastycznego zespołu reprezentacyjnego, artystycznego Wojska Polskiego. Wszystko to w arenie toruńskiej przy ulicy Bema. Wejście już będzie oto około godziny 9:30. Dla porządku będą wejściówki wydane. Bądźmy już po spowiedzi w łasce uświęcającej. Miejmy życzliwość dla ludzi. A ci, którzy biorą leki, uwaga, ci, którzy biorą, niech nie z nich biorą ze sobą. Do odwiedzenia sanktuarium Najświętszej Marii Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II. A jeżeli ktoś